Minecraft Classic. Jak to w ogóle wyglądało? Jeśli chcecie zobaczyć, to proszę, macie mój odcinek. Przede wszystkim w Minecraft Classic nie było czegoś takiego jak inwentory. Jak klikamy E czy I, to nic nie ma, nie otwiera się. Ale jest za to coś innego. Jak klikamy sobie B, to mamy tutaj, jak widzicie, zestaw wszystkich bloczków i w ogóle tych rzeczy, z których możemy budować w Minecraft. I w tamtej wersji oczywiście. I jak widzicie, w Minecraft Classic mieliśmy do wyboru kamień, bruk, cegły, dirt i jak widzicie wełnę, na przykład drewno, liście, szkło, takie podstawowe bloczki, slaby, takie bardzo podstawowe roślinki. No i jak widzicie nawet rudy tylko były tyle. I jak widzicie, jak naciśniemy sobie jakiś bloczek, jak go wybierzemy, możemy z niego budować, normalnie klikając prawy przycisk myszy. Natomiast klikniemy lewy przycisk myszy, no to tak jak normalnie w Minecrafcie jest, że po prostu rozwalają się bloki. Czyli tutaj już był normalny system stawiania i niszczenia bloków. No tylko jak widzicie trzeba było to B klikać i tutaj kółkiem jeszcze przesuwać sobie. I można było sobie wybierać bloczki. TNT w ogóle nie wybuchało, lawy nie ma. No to nie podpalimy TNT. Obsydian był, raczej nie dało się go uzyskać na tej wersji poprzez zalewanie źródeł lawy wodą. Następnie są takie kolory wełny, jakie są w Minecrafcie 16. Są takie, tylko one inaczej tutaj trochę wyglądają, bardziej topornie jeszcze. Widzicie, tylko cyjan był bardziej cyjanowy, co prawda, kiedyś. A teraz to zmienili. Właściwie to nawet była aqua. Jeśli chodzi o następną rzecz, to za pomocą przycisku R można wrócić na spawn, jak widzicie. Klikamy R i wracamy na spawn. I tutaj jak wejdziemy w kwiatek, klikając R, to zauważyłem przed chwilą, że tego kwiatka, jak na niego z góry patrzymy, nie widzimy. A na nowszych wersjach już byśmy go z pewnością widzieli. Dobra, zobaczmy sobie ogólnie controlsy tutaj. Jak widać mamy też coś takiego jak toggle fog. To wiecie co to jest, że przełączamy zasięg renderowania. O. I tak. Tylko wtedy działało to jak mgła jakoś. Możemy sobie pokazać FPS-y, trochę ich dużo, bo to jest stara wersja. Tu można włączyć, wyłączyć muzykę, wyłączyć dźwięk. Odwrócenie osi myszy. To działa tak, że to inaczej się przesuwa mysz. O, jak w tę stronę, to w tę stronę, jak w dół, to w górę, jak w górę, to w dół, a nie. Jak to rzeczywiście wygląda. Dobra. To zobaczymy, czy tu jeszcze coś ciekawego jest, bo jeszcze mamy czas na tym odcinku. Tylko zmienimy sobie to invert mouse. No, tutaj... Jak widać jest ten zasięg renderowany. Jest nadal 3D coś tam, ale na razie nie mogę tego włączyć. Może nie działało. Wave bobbing też mi nie działa. W ogóle jakoś nic mi teraz nie działa, dziwne. O, teraz działa. Dobra, to czasami nie działa po prostu. O, widzicie. Tak to może być, bo to były błędy po prostu w tej grze. I jest jeszcze jedna rzecz, którą należy sprawdzić. Przede wszystkim save level, load level, no to wiecie, działa... No tutaj słabo to działa, jak widać. Dlatego, jeżeli ktoś nie wie, jak to robić, to raczej... No i dobra. Widzicie. Save file, tu w ogóle chyba to nie działa, bo się buguje. Load file też nie bardzo działa. Ale tutaj możemy też generować światy sobie. I na przykład wybieramy small, jest mały świat. I bardzo blisko jest do jego granicy, widzicie. No dobra, tak więc jeszcze jedna rzecz. Jeszcze... Jest coś takiego jak F5 i to powoduje, że deszcz spada. Na pewno kojarzycie tę funkcję, to nie jest tajemnica. Oj, jak chcemy wyjść za barierę, to nie możemy. Tak to właśnie działa. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dziwne, mam wrażenie, że teraz mam odwróconą oś myszy. No właśnie, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę i udostępniajcie linki, jeśli wam się podobało. Cześć!